Ty, gdzie jest mój wąs? Ten wąs nie jednam. O skurwa. Ty. Ale jaja. No gdzie jest kurwa? Przecież ja robiłem wąsa, ty. A tu leży. Odwrotnie. Ajajaj. Ten sobie kurwa naprawdę na super kleja nie przykleił. Dobra. Perfekcyjnie. Raz, dwa. Kurwa, jaki krzywy. Ale zepsułem. Nie, no po prostu skrzywy. Dobra, dobra, będzie git. Dobra, halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon. I znalazłem sobie, że jestem wąsa. Kurde, cringe'owy ten wąs strasznie. To miało być fajne, to miała być fajna rzecz ogólnie, a wychodzi straszna cringe'owa. Mojego, no teraz to już w ogóle jest tragedia. Dobra, powiem wam tak, ogólnie to jak spojrzę się naprzód, to jest tragedia, ale patrzę, jak patrzę od boku, to nawet nieźle to wygląda. Nie no, kurde, ale tutaj zepsułem sprawę. Dobra, ty, w miarę jest okej, więc myślę, że możemy sobie tutaj kontynuować rozrywkę. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to boli pod nosem, naprawdę mocno. To się nazywa, kurde, poświęcenie. Też nie mówiąc o podrażnieniach. Musiałem później całą skórę, słuchajcie, kurczę, masować. Ja przypomnę, słuchajcie, lajka możecie zostawić, komentarz i subskrypcję. W ogóle tak się jaram i fleksuję, bo powiem wam szczerze, że ja ogólnie jestem gruby, ale w sumie nawet nieźle wyszedłem na tej kamerze. Pierwszy raz od dawna, ja zawsze jestem bardzo samokrytyczny do siebie. I zawsze uważam, że jestem głównym największym we wszystkich możliwych rzeczach. Dobra, wydaje mi się, że symulator farmy był robiony. Piraci były gotowanie, czy gotowanie było robione. Już kurwa nie pamiętam, co my robiliśmy, ty. Pokaż tu historia gry. Królowie Czesławy to była średniowieczna strategia. Chirurgia. Wydaje mi się, że tutaj nowy temat musi zostać podjęty. Ewentualnie... Nie no, wydaje mi się, że nowy temat. Ja co tu możemy walnąć? Wydaje mi się, że gra o ekspedycji. To jest to, czego aktualnie w Polsce potrzebujemy. Podróży. O, ty! Dobra, jeżeli to nie nazwiesz odpowiednim cosplayem, to już nie wiem, co jest odpowiednim cosplayem. Więc musimy stworzyć prawdziwą polski temat, jeśli chodzi tutaj o ekspedycję i to będzie się nazywało. Będzie to gra, kurwa, przygodowa. Dałbym symulację, ale faktycznie wątpię, że ktoś, kurde, w Sosnowcu się znalazł, więc... No tutaj damy jednak przygodową, tak? Albo może ewentualnie science fiction, coś takiego. Tutaj nie ma, więc przygodowa. Nazwijmy to, słuchajcie, Sosnowiec. Może być. I będzie to, słuchajcie, skoro jest to przygodowa, to może gambling? Nie mamy tego. Kurde, on ma duży udział w rynku. Ile? 50 koła, bierzemy tam pewnie. Halo? Daj mi wziąć. Tak, chcę zapłacić. No i na silniku Coast 1. Zobaczymy. Silnik not good. Opowieść zadania pyk. Coś takiego. Kurwa, ja nie na tym profilu nagrywam. Dobra. Dialogi max. Projekt poziomów. I tu jest właśnie ten problem. Wydaje mi się, że coś takiego byśmy dali, skoro jest tu gra przygodowa, sztuczna inteligencja w grze przygodowej jest chyba w ogóle nieważna, więc damy coś takiego. Wyjątkowo dobrze, że wy widzicie, co się dzieje na ekranie. Dobra. Projekt poziomów, grafika, dźwięk. Dźwięk właśnie podobno jest ważny. A nie, nie wiem, kurde. Coś takiego, no. Sosnowiec to musi być hicior. To się, kurwa, tak sprzeda, widzowie. To jest taki hicior będzie, mówię wam. Zobaczcie, 23 designu, to jest... Chłopie, nowy rekord. Jak gra Sosnowiec nie siądzie, to ja... to ja nie wiem. A po prostu nie wiem. Proste scenki przerywnikowe. Czekamy na jakieś ocenki tutaj. Okazały się pierwsze recenzje gry Sosnowiec. Osiem. Nic się nie stało. Sosnowiec, nic się nie stało. Nic, ale coś tam chyba zarobimy w międzyczasie. No, wątpię, że się zrzuci za licencję. O, żartowałem, ty, sporo, nawet nieźle poszło, dobra. Od razu walniemy jakąś nowiutką gierkę, bo tu trzeba grę zagrewalić. Czy ja robiłem kiedyś, to jeszcze tajemnice. Czy ja robiłem kiedyś grę z gatunku tajemnice? Szkoda, że tak nie, bo tak jest bardzo ciężko określić, czy my tworzyliśmy faktycznie grę z rodzaju tajemnice. Więc wydaje mi się, że walniemy tutaj tajemnice i to będzie gra przygodowa, tak? I nazwiemy to
Gra się, słuchajcie, gra będzie miała bardzo długą nazwę. Jest to tajemnica i przygodowa. I gra się nazywa Polska przegrywa z Niemcami 2-0. To jest tajemnica, a jednocześnie będzie to gra przygodowa. Będzie to gra dla dorosłych. I wydaje mi się, że na gamelinga to my nie wiemy, bo ja nie zrobiłem raportu w sumie, czy jest dobre. Ale walnę jeszcze raz. Chyba nie jest. A weźmiemy na koksa. I walniemy. I od razu fastem bym zrobił raport o grze. O, Królowe Czesławy. O, to było chyba jedno z gorszych gier, jakie zrobiłem kiedykolwiek. Jeszcze bym zrobił... A, nie mogę. Dobra, robimy coś takiego może. Tym razem. Trzeba delikatnie... Ostatnia przygodowa gra Sosnowiec. Niestety się tutaj nie powiodła. Więc musimy tutaj pozmieniać. Na przykład delikatnie projekt poziomów podnieść do góry. Znaleźć tą idealną pasującą tutaj, wiecie. Wiecie o co chodzi. Grafika, pyk, dźwięki. Dźwięki, chuj z dźwiękami. Planet GG chce wywiadu. Pewnie, że tak. Wiele ekspertów z branży uważa, że wcześniej czy później gry dla dorosłych staną się powszechne. No, właśnie tak się zdarzyło, nie? Że właśnie jesteśmy na etapie, w którym w istocie tak jest. Kurwa, a wiecie, że bym dał marketing? Ale bym zapieprzył czasopisma. Coś czuję, że naprawdę to będzie hicior. W sensie bez kitu. Czuję, że Polska przegrywa z Niemcami 2-0, jest takim szefem. Mam jakąś nową tutaj konsolkę. O, jeszcze jeden design. Wypuszczamy. Nowy rekord w designie. Dialogi, nowe połączenie mamy tutaj. Wydajemy giereczkę. Lepsze dialogi możemy wprowadzić. No niestety nasz silnik nie jest najgorszy. Nie jest najlepszy. O, no czułem, słuchajcie, że Polska przegrywa z Niemcami. To będzie hit. Chyba jednak ludzie wolą Polska wygrywa z Niemcami. I symulacje. Na przykład piłki nożnej. No niestety, moi drodzy, tragedia wyszła. Coś, słuchajcie, dawno nie grałem i coś mi się kurwa zepsuło. I nie umiem w The Game Day w Tycoona grać. Zrobmy jakiś raport o Sosnowcu. Do czym ile zarobimy? I mam nadzieję, że nie stracimy fanów. Nie, 15 fanów na plus, PogChamp. Mamy dużo badań, więc moglibyśmy podkrywać różne nowe rzeczy. Złożmy jeszcze raport tutaj. No 5-0, Polska przegrywa. Na razie są straty, ale wydaje mi się, że ogólnie zarobiliśmy. Wybrana platforma nie pasuje do grupy docelowej. I co teraz? Możemy wynaleźć nowe rzeczy. Grafika 2D 3. Słuchajcie, strasznie drogie jest ta grafika 2D V3, trzecia generacja. Wydaje mi się, że tutaj trzeba lepsze dialogi, jakieś scenki i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, czy mamy jakiś nowy temat. Historia alternatywna, ale na 2D? Pakowanie na 2D jest nawet mądre. Ale ja bym sobie, słuchajcie, zrobił wreszcie nowy silnik. Może poczekamy jeszcze. Ja bym poczekał jeszcze do 100 i wtedy zrobił nowy silnik. Musimy jeszcze tutaj pociągnąć. Dobra, tutaj zrobimy grę o piratach. Będą to Trap Piraci. Trap Piraci, słuchajcie, gatunek będzie to przygodowa albo symulacja. Ja bym walnął przygodową. A nie, może na Vena Gira. Udział w rynku się zmienia powoli. Vena Gir i Vena Oasis. Wydaje mi się, że Vena Oasis będzie zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o gry przygodowe. Że na tym nie pograsz przygodowe. 100 tysięcy? Dobra, to na Vena Gira walimy. I na Cox 1. A czemu ja mam za darmo Vena Gira? Nie wiem. Dobra, ty, znowu robimy przygodówkę. Ale jaja. Dobra, to teraz może faktycznie zrobimy dobrą, bo ostatnio coś mi nie wychodzi kompletnie. Staram, trzecia przygodówka z rzędu to jest. No czekam, kurde. Z niecierpliwością. Czy uda się zrobić wreszcie dobrą grę? Czy Trap Piraci okaże się wielkim sukcesem? Tak, zapytania. Mam nowy rekord technologii. Designu też nie jest najgorzej. Więc kurde, poka. Mamy to wreszcie, kurwa. Wspaniała gra. 9. Dzięki Star Games. Bardzo przyjemna. Mamy to, widzowie. Mamy to. Dobra, elegancko. Przyjemna. Zajebiście. Szkoda, że wtedy wpierdoliłem w marketing się. Propozycja, to jakieś szyfrowana. Nasi agencji pożyczyli wynik pierwszy bagan, który mogą cię zainteresować. No dobra, no 28 koła. Tworzenie gier, nowy temat jakiś. Róbmy raport. 7,75 średnia. Zapłaciliśmy za to 76 tysięcy, tyle nas kosztowała gra. Przebiliśmy to 100 tysięcy w pierwszy miesiąc. Pozdro. O, i o drugi też. I o trzeci też 100 tysięcy. Dobra, takie gry to ja lubię robić. Możemy nowe biuro. Mamy 1 000 000 złotych. Czy my chcemy biuro nowe? No ja bym w sumie mógł iść do nowego biura.
Idziemy do nowego biura, słuchajcie, to jest nowe biuro. Witaj w nowym biurze. Teraz masz większe biuro, możesz zatrudnić personel budowlany światowej klasy, zespół deweloperski, aby tworzyć jeszcze lepsze gry. Swoje umiejętności pracowników, biorąc udział w szkoleniu. Udaj się na szkolenie zarządzania, gdy je ukończysz, będziesz mógł zatrudnić pierwszego pracownika. Tak, tylko no my nie chcemy na razie zatrudniać pierwszego, słuchajcie, nikogo, bo na razie my chcemy zrobić dobre, słuchajcie, dobre giereczki, więc na razie nie zatrudniamy nikogo, my na razie chcemy dobić do 100 badania, zrobić nowy silnik i wtedy będziemy w stanie zatrudnić kogokolwiek. Wydaje mi się, że czas na farming, bo ja było chyba, Farma Simulator był już, więc wydaje mi się, że Farma Simulator 2. Chociaż to już było, fajnie by było znajdować nowe rzeczy, wydaje mi się, nie? Wojna może... Strategiczna gra o wojnie, nazwiemy to WW7-8. Tylko strategia tu nie pasuje w ogóle, a tu muszę zapłacić, ale tu pasuje, więc na peceta walimy. To jest chyba nowe połączenie, więc ważne, żeby robić te nowe połączenia, bo wtedy dostajemy jakby szybciej różne rzeczy. Silnik strategii ważny, rozgrywka, boje zadania, pyk. Dźwięk w strategii ważny, no nie wiem, oni powarywali ogólnie. Ty, a, bo ja mam teraz procentowo, że jak jestem w nowym biurze, to nie... A, okej, okay, bo tu wchodzi ta nowa mechanika, o której ja kompletnie zapomniałem. Czyli procentowo jakby będę rozdzielał, kto ma się czym zająć. To będzie bardzo interesujące. Dobra, mamy nowe połączenie. Przynajmniej, to mi się podoba, ja lubię robić nowe połączenia. Trap Piraci została wycofana, Trap Piraci zarobiła ponad 500 tysięcy, więc pozdro. WW8? 9, dawaj. Serio? No oni to nie fani chyba. Chyba będzie średnio 8, co? Chyba jest średnio 8. Ale i tak nieźle, nie? Ogólnie. Zarobimy na tym tyle w miesiąc. Tak mi się wydaje. Tak, 130 tysięcy w miesiąc. Aha, bo my jak zatrudnimy ogólnie nowe ludzie, ludzi za tego zrobimy, to oni będą mogli też nam pomagać, więc i robić gry, więc wydaje mi się, że zarządzanie personelem walniemy sobie. 25 tysięcy punktów? Jakich punktów? A, tysięcy w sensie siana. Dobra, udało ci się ukończyć kurs. Teraz możemy kogoś, słuchajcie, wynająć, tylko jakby mi się tu jeszcze nie zbugowało. Budżet. Im większy budżet, tym liczniejsze grono kandydatów. Ta, pierdolę to. 20 tysięcy. No tyle. 20... Poświęcę na to 20 tysięcy. Pamiętam, że kiedyś dawałem po milion, żeby szukać tych ludzi, natomiast nie. Okej, okay, mamy tutaj chłopa w design. Ty! Wiecie co? Ogólnie wydaje mi się, że to jest katastrofalny... Przepotężny design. 400? To wydaje mi się, że to jest absolutnie... Michael Gimez, no jesteś moim, tutaj pracujesz ze mną. Dobra, możemy go, wdrożenie nowego personelu walimy. Najwyraźniej firma Czechów niedawno wprowadziła się do biurze w dobrze znanym parku technologicznym. Szukuję pracowników, deweloperzy, którzy kojarzeni są z produkcji takich gier jak WW8 i Trap Piraci, do tej pory siedzibę mieli w garażu. Nie mogę uwierzyć, że do tej pory nie mieli nawet normalnego biura i to wszystkie gry zostały stworzone przez jedną osobę. No widzicie, a to wszystko ja. Możemy walić jakieś szkolenie. Jeden specjalista od programowania, okej. Okay. Nie powtarzaj się. Ja właśnie nie wiem, co to daje. To w sensie ulepszamy siebie, ale nie wiem na ile. Ponadto na razie wolałbym tego nie robić. Chciałbym zarządzić projekt średnie gry, nauczyć się kilku fajnych rzeczy, tworzyć nowy silnik. W międzyczasie nadal robić gry. Mam nadzieję, że ta laska będzie za nas robić gry, nie? Walniemy jakieś... kurde, ciągle to samo niby, ale... Casualowa gra o gotowaniu? Może casualowa gra o kosmosie. W kosmosie nudy. W kosmosie nudy, słuchajcie, stworzymy casualową grę o kosmosie. No nie wiem, no, a czemu by nie? To będzie gra dla młodzieży. Taki Minecraft kosmosowy czy coś. Nintendo zapowiedziało nową konsolę, TES. To najlepsza konsola, jaką do tej pory stworzyliśmy. Charakteryzuje się najnowocześniejszą 16-bitową grafiką oraz najlepszej jakością dźwięku. Okej. Okay. 16-bitowa grafika. No właśnie, gra casualowa, co tu dać? Nie mam zielonego pojęcia. Silnik, rozrywka. Kurwa, nie wiem, to tak dam coś takiego chyba. Ja chyba za dużo trochę inwestuję w to. Wydaje mi się, że coś nie zarobimy z tej casualowej. To jest taki temat, że ciężko jest mi powiedzieć, co my będziemy jakby... Ja badam teraz temat, co jest ważne w grach casualowych, ale nie sądzę, że to się uda. Kontakt z wydawcą. Od jakiegoś czasu śledzę twój rozwój. To wydawca może sprowadzić waszą grę do sklepu na całym świecie. Dobra. Możesz mnie skontaktować, super. Możemy robić średnie gry ogólnie. Jak ja się będę uczył?
Czemu nie mogę się uczyć? Ja się czemu nie mogę badać? Aha, bo ja robię grę i... Ty, nie mogę robić gry? Nie rozumiem. Nie wiem, to tam wszystko. Nie wiem, coś chyba nie wyjdzie widzowy, mi się wydaje. A, bo ja tu... Kurwa, co ja odpierdalam w sumie? Ojeju. Widzicie to? To będzie najgorsza gra roku. Usuń grę. Wydaj. Nadaje się do kosza. Naprawdę zła. Dość kiepska. Wciąż mam po niej koszmary. Jest to... No, brawo, Erik. Najgorsza gra na świecie. Niedobrze. Ujujuj. No, sprzedała się tragicznie. Straciliśmy fanów. Mam nadzieję, że aż tak nie stracimy siana, jeśli chodzi o to. Zarobione pieniądze 123 tysiące. Poka 1,75. Niestety na tej grze straciliśmy 50 tysięcy. To jest chyba jedyna gra w historii, na której jakiekolwiek straciłem pieniądze. 50 tysięcy to nie jest aż tak dużo, na szczęście. Zawsze musi być jakaś kicha. Wiecie, raz nad wozie, raz pod wozem, wiadomka. Widzowie, ale ja czuję, nie wiem czy wy to czujecie. Ale ja słuchajcie, czuję. Czuję tą nadchodzącą grę. Badamy temat szpiegostwo i ja słuchajcie, czuję tą nową grę na nowym silniku. Cogs 2.0. Tylko ten silnik będzie strasznie drogi. Oj. A już mnie boli. Ty, nie stać mnie na silnik. Ale muszę zrobić silnik, inaczej będzie to... Robię silnik, wyjebane mam. Robimy silnik, naprawdę. Fastem. Bo jeżeli nie zrobimy silnika, to nasze gry będą słabe. I wydaje mi się, że test zostaje wycofany ze sprzedaży. Chyba ani razu nie zrobiłem nic na TESa. 20 koła. Dawaj, rób ten silnik. Ale jest tragedia. Na szczęście bank pozwoli ci przekraczyć stan konta o 200 tysięcy. A kurwa, ty, ja jestem bankrutem jebanym. Ty, ja przegrałem grę. Proszę nie. Nowa gra. Rób nową grę. Nowa gra. Ojeju. Dobra. Szpiecy? To nie wiem, może być Edward albo Snowden. Nazwiemy gierę. Snowden generalnie nie był szpiegiem, ale... Szpiedzy. Gra przygodowa, nie? Albo akcji. Gra akcji. Szpiedzy, gra akcji. Szpiedzy, gra akcji. Platforma. I to jest bardzo ważne. Niestety, Gamelink ma akcję tylko plus jeden. A Vena Gear? Nie wiem. Natomiast PC ma tego, ale ma mniej rynku. Dobra, to. Cogs 2.0, lecimy. Grafika 3D. Chyba jesteśmy bankrutami. Proszę nie. Dobra, jeżeli jest ta akcja, to opowieść i zadanie nie ma... Ojeju. Ile na to wydaje? O mój Boże. Nie. Proszę nie. Proszę nie. Proszę, żebym nie zbankrutował. Błagam. Sztuczna inteligencja. Dialogi nie są ważne w akcji. Projekt poziomów jest ważny, wydaje mi się. Lepsze, tak, więc... Ach. Nie wiem, jak była ostatnia gra akcji. Wydaje mi się, że dobrze. A, walnę to. Proszę, tylko żebym nie bankrutował. Konsola też jest dostępna, świetnie. Proszę nie, wydaj grę przed, proszę. Projekt poziomów, oj, dźwięk ważny w akcji? Ach, coś tak. Projekt świata jest chyba ważny, grafika. No w akcji jest dość ważna, ale chyba ważniejsze jest w przygodówce, więc... Coś takiego i dźwięk... Projekt świata podobno nie jest ważny, więc coś takiego bym dał. Ach. Proszę nie, żeby czynsz nie był teraz. Okej, przegrałem. Albo nie. O Jezu, muszę... Pożyczam 500, oddaję 900. Daj. Proszę, hicior, błagam. Proszę hicior. Że nie zakończył tej serii przegrywając, błagam, hicior. Nowy rekord, nowe połączenie, rozrywka świetnie. Wydaj grę, proszę. Rozwój postaci, proszę. Naprawdę, autentycznie błagam. Proszę. Dobra, konkretny szpil to mi się podoba, w sensie pójdzie kurwa gwadziutko mi się wydaje, gwadziutko. 150 koła, dobrze. Ale było widzowie, było kurde, było blisko bardzo, było blisko. Tam walną historię alternatywną się teraz nauczył, a wydaje mi się, że też możemy, słuchajcie, walnąć tak zwany tutaj
Słuchajcie, wydaje mi się, że idziemy, słuchajcie, w Kimę, idziemy do jutra, w sensie się widzimy, tak? Więc przypominam tylko, zostawcie like, komentarz, suba, subskrypcję, macie link do opisu, mój drugi kanał vlogowy, zobaczcie sobie Rewinda, życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku z gry Game Dev Tycoon, do zobaczenia, cześć!